Teraz powiemy o tym, jak wygląda leczenie kontuzji. Uprawiając sport, bardzo łatwo nabawić się urazu. Medycyna sportowa na szczęście wychodzi im naprzeciw. Polscy lekarze mogą spokojnie rywalizować z najlepszymi w Europie. Klinika Świętego Łukasza w Bielsku-Białej zaprezentowała nam unikatowy rezonans magnetyczny, który pomaga stwierdzić, kiedy sportowiec może wrócić na boisko. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który posiada cyfrowy, wysokopolowy rezonans magnetyczny, który potrafi nam pokazać szczegóły istotne do określenia, czy dany zawodnik może wrócić do sportu po operacji, czy też jeszcze nie. O to chodzi, żeby zobaczyć jak najwięcej i jak najdokładniej w człowieku, a tego typu skaner daje nam już takie możliwości, że możemy zobaczyć praktycznie pojedyncze włókna kolagenowe w ścięgnie, czy w chrząstce i możemy bardzo dokładnie określić granice choroby. Swojej pasji poświęcają wszystko, nierzadko ryzykując własnym zdrowiem i życiem. Dzisiejsza piłka polega na tym, żeby iść do przodu, żeby zdobywać szczyty i żeby bić się o te największe cele, no to trzeba pracować na pograniczu ryzyka kontuzji. To jest wkalkulowane w zawód sportowca, że kontuzje się zdarzają, no i trzeba sobie z nimi poradzić. Polscy lekarze radzą sobie z nimi coraz lepiej. Do wymagań, jakie stawia się piłkarzom na boisku, dorównuje, a momentami nawet przewyższa polska medycyna. Dla przykładu zabieg głębokiej oscylacji, który ogranicza obrzęk już na początku kontuzji. Pomiędzy moją ręką a skórą pacjenta powstaje pole elektrostatyczne. To polega na tym, że delikatnie jest pociągana skóra pacjenta i potem jest odpuszczana. I to powoduje, że ta wibracja, która powstaje, ona wnika w głąb tkanek pacjenta. To już przykład tego, jak łatwo i szybko można wyleczyć naciągnięcie mięśnia dwugłowego. Po naderwaniu mięśnia, jakiejś grupy włókien mięśniowych, w tym miejscu powstaje blizna. Blizna tak jakby skraca długość tego mięśnia i w momencie, kiedy Adrian biega, całkowicie prostuje i zgina nogę, tak jakby w trakcie biegu, to daje mu uczucie takiego ciągnięcia. Tylko że jeżeli my poprawimy elastyczność tej blizny, no to kłucie czy ten dyskomfort w czasie gry czy w czasie biegu będzie dużo mniejsze. Naciągnięcie mięśnia oznacza przerwę w grze na około 3 tygodnie. Normalnie trzeba się liczyć w tym 2-3 tygodnie pauzy treningu. No, także ja popełniłem błąd, teraz czekam kolejne 2 tygodnie, czuję się dobrze, trenuję indywidualnie, z każdym dniem coraz mocniejsze treningi. Najtrudniejszy jest powrót po kontuzji. Zawodnik musi wtedy pracować podwójnie. Nieszczęście jednego oznacza jednak szansę występu dla kolegi z drużyny. Traci się formę, wypada się z rytmu meczowego i żeby nadgonić ten czas, to naprawdę czeka nas dużo, dużo pracy, dużo poświęcenia. Nieszczęście czyjeś jest szczęściem innego zawodnika, który wskakuje na jego miejsce. Naciągnięte mięśnie, urazy stawu skokowego, ścięgna Achillesa czy uszkodzenie więzadła krzyżowego. To kontuzje, które najczęściej tu występują. Ostatni mecz, jaki zagrałem, to był mecz ze Stiałą, więc na pewno tych miesięcy minęło już sporo i na pewno adrenalina, głód piłki. Brakuje mi tego. Ci, którzy potrzebują zarabiać pieniążki, również mogą szybciej wrócić do pracy dzięki osiągnięciom medycyny sportowcej, prawda? Bo to jest troszkę tak jak w Formule 1. To, co w Formule 1 w samochodach się sprawdzi, to wchodzi do najlepszych samochodów w rynku normalnym. To samo jest z medycyną. Te wszystkie technologie, zabiegi operacyjne, typy różnych rekonstrukcji biologicznych, które się sprawdzą u sportowców, te potem są dostępne dla normalnych pacjentów, sportowców, amatorów czy ktokolwiek ma taką potrzebę. Potrzeby sportowców są coraz większe. Na szczęście polscy lekarze w tym meczu są na razie górą.